Kochani, strasznie dzisiaj ponuro, wiecie? Strasznie, w Krakowie masakra jakaś. A ja idę do Beauty Concept. Znowu. Dzisiaj będzie Maximus na twarz. Także mam nadzieję, że troszkę więcej wam powiemy na temat tego zabiegu. Póki co wchodzimy do dziewczyn. Dzień dobry. Cześć. Hej, ja już leżę na Maximusie. Zaraz Gosia będzie mi robić tutaj zabieg. Pokażę wam maszynę. Maszyna wygląda tak. Możesz coś powiedzieć o tych końcówkach i w ogóle o co chodzi z tym zabiegiem? Tak, jak najbardziej. Tutaj mamy końcówkę przeznaczoną do zabiegów na ciało, bo jest dość duża, więc jesteśmy w stanie opracować większe partie ciała. Dzisiaj będziemy pracować tylko i wyłącznie z tą końcówką troszkę mniejszą, która jest przeznaczona do twarzy. Najpierw będziemy rozgrzewać twoją skórę, tak żeby na zewnątrz miała około 42 stopni Celsjusza, a później będziemy pracować nią elektrostymulując twoje mięśnie. Mamy jeszcze do wyboru taką mniejszą końcówkę do opracowania samych konkretnych punktowych, na przykład zmarszczek bądź zwiotczeń. Bo Maximus generalnie polega na czym? Maximus generalnie jest falą radiową tripolarną, czyli falą elektromagnetyczną, która ma częstotliwość mniejszą niż 3000 GHz. I mamy za zadanie generalnie w twoim przypadku ujednolicić skórę, pozbyć się zmarszczek, troszkę je wybłudzić, a ponadto mam nadzieję, że będziesz też miała okazję skorzystać. Pracując na ciele możemy wymodelować sylwetkę, możemy pozbyć się celulitu bądź tkanki tłuszczowej, a także minimalizujemy rozstępy. O kurczę, cudnie. Dokładnie, mam nadzieję, że się skusisz. Na pewno, dobra, no czyli robimy demakijaż, tak? Tak, będziemy robić demakijaż, dokładnie. Czyli kolczyków nie można mieć do tego zabiegu? Nie można mieć żadnej biżuterii, bo jednak mamy tutaj do czynienia z prądem. Też często, jeżeli masz jakieś implanty w twarzy na przykład, też nie jest to dość przyjemne, bo czuć w momencie, kiedy elektrostymulujemy mięśnie, czuć po prostu taki metaliczny, nieprzyjemny posmak. No to zaczynamy. Zmywamy tabelę. Tak. Zmywamy makijaż. Tutaj wiem, że też będziemy opracować sobie tą partię podbródka, tak, żeby jakby wymodelować troszeczkę owal twarzy. To już jest twój trzeci zabieg? Czwarty dzisiaj. Czwarty. No. Okej. Brwi ci zostawiam. Dobra, bo bez nich jest tak. Mam niby te na stałe zrobione, ale jest tak źle wykonany. Byłam po prostu, no. Nie byłaś zadowolona? Dawno robiłaś? Trzy lata temu. My teraz będziemy mieć u siebie makijaż permanentny najprawdopodobniej. Mam super panią z Kanady i ściąga barwniki też nie od nas z kraju, tylko z zagranicy. I to są barwniki, które utleniając się w ogóle nie zmieniają koloru, tylko blakną, czyli nie ma czegoś takiego, że... No to właśnie ja mam czarne i niby zielone mam. Nie ma czegoś takiego, że właśnie robią się zielone albo, albo że rudzieją. I ona robi tą metodą piórkową? Robi każdą metodą, ale piórkową myślę, że wychodzą najładniej, najbardziej naturalnie, więc tak, bo ty nie masz metody piórkowej. Nie, ja mam kleksy po prostu. I to takie właśnie już zielonkawo popielane, więc fantastycznie to wygląda. No to najwyższa pora je poprawić. No właśnie, chociaż ja muszę powiedzieć, że o ile wszystko inne jest fajne, to tyle brwi uważam, że tak kurczę ten permanent, nie wiem, po prostu wiesz, moda się zmienia. To kwestia prawda. Jest taka, że za chwilę mogą być na przykład brwi Fridy modne, albo na przykład takie cienkie, jak były w latach 20. I już tego nie zmienisz. Już nie zmienisz, no. Więc po prostu nie wiem, czy będę cokolwiek z nimi robić, czy po prostu nie wyczekam, aż... Troszkę ci jeszcze wyblaknie, a zawsze możesz spróbować w smodzie laserem. Tak jak każdy tatuaż, no nie? I zrobić je na przykład na nowo. Wiem, bo ja też się zastanawiam, ale to jest taka decyzja już... Ale ty masz też zrobiony, tak? Nie, nie, ja nie mam w ogóle brwi. Czyli masz zrobione, a czy kreską sobie robisz? Znaczy, czym sobie robisz? Robię sobie henna, robię sobie kredkę i robię sobie cień. Wszystko sobie robię, co się da. Dobra. Czyli kombo. Tak jest, kombo. Najbardziej naturalny efekt. Jeszcze troszkę
Będziesz mówić w ogóle, jakie masz odczucia, dobrze? Gdyby było dla ciebie za ciepło, dobrze. Albo zbyt mocno byśmy elektrostymulowały, to wtedy musisz mnie mówić, dobra? Bo generalnie elektrostymulację znosisz tak. Nie wiem, w miarę w porządku. W miarę w porządku. Są punkty i były takie momenty, kiedy mnie tam delikatnie było za ciepło, może tak. Okej, okay, dobra. A w ogóle jak się zastanawiacie, czemu ja się tak trzęsę, to ja tam mam Karolinę. Która robiła dermologię w międzyczasie. Czyli też masz kombo. Która robiła dermologię. Czyli mnie zasysa po prostu. Dokładnie. Osuszymy sobie twarz, nałożymy glicerynę, która przechodzi nam prąd, tak żeby nie poparzyć ci skóry. Okej. Okay. Jedziemy na A jak efekty dermologii? Coś już powoli zauważasz? Przynajmniej jakieś napięcie tkanek, że jest... Że jest jędrniejsza skóra. Tak. Taka natomiast bardziej jeszcze, gładka. Tak, natomiast jeszcze celulit jakby trzyma się mnie i tak, nie, celulit nie puszcza. Jest chyba najcięższy do zwalczenia, tak naprawdę. Natomiast mierzyłyście się przy pierwszym zabiegu. Tak. Powinnaś jest zarejestrowany na kamerze. Widzisz efekty, dokładnie. Powinnaś widzieć efekty później. Czy będę przeszkadzać jakoś to mówię? Nie, absolutnie mi nie przeszkadza. Teraz jedziemy z gliceryniką. Tak, nie jest to zbyt przyjemna substancja, bo jest dość tłusta, ale... Mhm. Gliceryna akurat w charakteryzacji się używa, na przykład do tego, żeby sztuczny pot zrobić. Tak? No. Czyli jest wykorzystywana dość często. Poza tym te wszystkie setting spraye, które mają za zadanie przykleić makijaż do skóry twarzy. No. Jak na przykład zrobimy efekt cake'a, czyli takie ciacho, za dużo pudru na przykład na podkład damy, to właśnie robi się taką miksturę, która polega na wymieszaniu gliceryny z hydrolatem jakimkolwiek. I wtedy Możecie właśnie... Dobrze. I wtedy właśnie się tą pudrowość ściąga. I warstwy makijażu, które są na twojej twarzy, one się tak sklejają ze sobą. Że gliceryna ma dużo zastosowań. No proszę. No. Okay, czyli teraz rozgrzewamy skórę. Teraz rozgrzewamy skórę. Jakby było za ciepło, to mów. Dobra. Na razie czujesz jakieś ciepło, delikatne? Nie, nie jeszcze. Już czuła, że gdzieś ci podpływa gliceryna, to mów, bo ona się będzie nam troszkę bardziej upłynniać w miarę nagrzewania. Dalej nagrzewamy. Już jest tak, kończymy już etap nagrzewania. Mamy jeszcze 3 minutki i będziemy przechodzić do elektrostymulacji twoich mięśni w celu wymodelowania pięknego owalu twarzy. Już widać, że cera jest trochę zaczerwieniona. Tak, bo musimy podgrzać skanki, żeby skrócić włókna kolagenowe w twojej skórze, żeby nadać im jakby większą elastyczność. Pierwszy etap już zakończyliśmy, teraz jedziemy z prądem. Tak jest. Okej, okay, wstawię sobie tylko odpowiednią częstotliwość i szerokość fali, żeby była optymalna do twojej gęstości tkanki. Czuję, jak mnie kopię. Jest jeszcze okej? Okay? Na razie sobie chcę ustawić nie, tylko... Nie, spokojnie, tak delikatnie czuję takie ukłucia. Dobra, podkręcę sobie troszkę parametry. Moc. Dokładnie. O, widzisz, jak się super mięśnie teraz napinają? Skrzydełko nosa. Do wytrzymania? Dziwne uczucie. Ale po zębach poszło. Dobra, chcesz przynieść ci gumę do rzucia, żeby odizolować troszkę zęby? Okej, okay. Na następny raz będę pamiętać, żeby ci zostawić. I wtedy będziesz miała... Patrz, jak pięknie spinamy sobie mięśnie. To jest super zabieg. Bo tak naprawdę ćwicząc ciało zapominamy o tym, żeby ćwiczyć mięśnie twarzy i Maximus jakby robi to za nas. Że przynajmniej po tym nie bierzmy zakwasów na twarzy. No. No i taki zabieg możemy powtarzać dość często, bo tak jak wspominałam, tutaj raczej nie chodzi nam o utratę tkanki tłuszczowej, więc nie musimy się martwić zachowaniem jakichś długich przerw. Możemy tak naprawdę wykonywać taki zabieg codziennie.
Tak, bo oprócz tego można maksimusa też wykonywać na ciało i tak, ale wtedy musimy zachować przerwę. No najlepiej tak wykonywać tą samą partię raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu, tak żeby dać czas na jakby wyeliminowanie tego upłynionego tłuszczu z organizmu, żeby też zoptymalizować efekty i żeby nie przegrać tkanek, bo jednak to rozgrzanie tkanek się dość długo utrzymuje. Przyjemny to jest zabieg, znaczy taki nie bolesny. Tak? Część pani bardzo no, nie zgodziłaby się z tobą na pewno. Ale może jeszcze to nie jest jakby twój szczyt wytrzymałości, będziemy mogły pracować na parametrach i wtedy jakby zobaczymy. Bo warto z każdym zabiegiem zwiększać parametry, żeby jakby osiągać optymalne efekty. Jeszcze minutkę i będę przechodzić na drugą część twarzy. Tutaj u ciebie jakby pracujemy tylko nad bruzdą nosowo-wargową i nad owalem twarzy, natomiast też maksimus świetnie się nadaje do tego, żeby podnosić łuk brwiowy, więc myślę, że to też u ciebie wypróbujemy. Oj, chętnie, bo już mi moje powieki zaczynają opadać. Ja obiecałam sobie, że jeżeli kiedykolwiek będę robić jakąkolwiek operację plastyczną, to będzie to tylko i wyłącznie na zasadzie plastyki powieki, bo najgorsze to by było... No, jeszcze nie, ale już grawitacja działa. Uwielbiasz makijaż. Uwielbiam makijaż, wiadomo, i po prostu brak możliwości pomalowania sobie powieki, to o nie. Dokładnie, aż szkoda nie wykorzystać takiego potencjału. Okej, okay. I przechodzimy na drugą stronę. Okej, kończymy, zmywamy tylko glicerynę i później możemy sobie nałożyć jakiś fajny nawilżający krem. Bądź makijaż, bo nie jest to przeciwwskazaniem, żeby położyć się pomalować od razu. Tak, no. Ja już pojadę tylko czerwony. Jadę do domku, więc... I jak było? Słodko? Bardzo fajnie dzisiaj, naprawdę. Okej, czasem po zabiegu zaraz czuć takie napięcie mięśni i to jest to fajne, bo klient ma świadomość, że to naprawdę działa i u wielu klientów tak jest, ale nie u wszystkich. Jeżeli chodzi o maksimus, to ile zabiegów na twarz, żeby były jakieś rezultaty? Od 4 do 6 w serii, więc fajnie zrobić sobie między 4 a 6 i później można do takiej serii wracać, żeby albo polepszyć jeszcze efekty, albo żeby podtrzymać napięcie tych tkanek, dokładnie, no i jakby ten efekt spłycenia zmarszczek. A jeżeli chodzi o ciało, no to można robić troszkę więcej i tutaj nawet zalecane jest trochę więcej zabiegów, bo jednak mamy większą powierzchnię, też nie wykonujemy wielu partii na raz, więc na przykład dzielimy sobie na uda przód i na uda tył, więc muszę zrobić więcej zabiegów, żeby zrobić całość ud. Prawda? No tak. A jak się robi endermologię, to nie można naraz robić maksimusa, tylko trzeba najpierw robić serię. Można zrobić. A można. Można zrobić razem, więc jeszcze cię to może czeka. Dobrze. Dokładnie, jak najbardziej. Nawet daje często bardziej wymierne efekty łączenia maksimusa i endermologii, no bo już podgrzewamy sobie te tkanki i one są rozgrzane, więc dużo lepiej jakby się na nich pracuje i zwiększamy jeszcze bardziej ich metabolizm, prawda? Okej. No, to jesteś gotowa. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. Okej, ja już jestem twoja, jak widać ta skóra naprawdę nie jest jakaś tragiczna. Delikatnie zaczerwieniona. Ale się jaram. Jaram się. Bo nie wiem, czy zauważyliście to, ale mi już widać znaczną poprawę tutaj tych moich bruzdów.